PEGI, czyli Pan European Game Information, to system oznaczania gier wideo, który został stworzony w celu umożliwienia rodzicom i opiekunom łatwej identyfikacji treści w grach, które nie są odpowiednie dla dzieci. Oznaczenia PEGI są przydzielane na podstawie analizy treści gry i określają, jakie rodzaje treści zawiera gra, takie jak przemoc, nagość, nieodpowiednie słownictwo i inne. Każde oznaczenie jest odpowiednie dla określonej grupy wiekowej i informuje o tym, komu gra jest przeznaczona. Oznaczenia PEGI są znakami graficznymi, które zawierają symbol wieku i opis treści, które zawiera gra. Najniższe oznaczenie to PEGI 3, które oznacza, że gra jest odpowiednia dla dzieci w wieku 3 lat i starszych. Najwyższe oznaczenie to PEGI 18, które oznacza, że gra jest tylko dla dorosłych. PEGI jest uważane za jeden z najbardziej wiarygodnych i rzetelnych systemów oznaczania gier wideo. Niektórzy krytycy uważają jednak, że system PEGI jest niedoskonały i że nie zawsze jest skuteczny w identyfikacji wszystkich rodzajów treści, które mogą być nieodpowiednie dla dzieci. W odpowiedzi na te krytyki PEGI jest ciągle ulepszane i aktualizowane, aby zapewnić jak najlepsze i najbardziej wiarygodne oznaczenia. Ogólnoeuropejski system klasyfikacji gier, czyli PEGI, został stworzony, aby pomóc europejskim rodzicom w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących zakupu gier komputerowych. Został on wprowadzony wiosną 2003 roku i zastąpił szereg krajowych systemów klasyfikacji wiekowej jednym systemem stosowanym obecnie w większości Europy w ponad 35 krajach. System jest wspierany przez głównych producentów konsol, w tym Sony, Microsoft i Nintendo, a także przez wydawców i twórców gier interaktywnych w całej Europie. System klasyfikacji wiekowej został opracowany przez Interactive Software Federation of Europe. Bieżące zarządzanie, nadzór i rozwój systemu PEGI powierzono PEGI SA, niezależnej spółce non-profit o celu społecznym utworzonej zgodnie z prawem belgijskim. Korzystając z bogatego doświadczenia, PEGI jest kierowana przez szereg zarządów i komitetów, czyli administratorów PEGI. A są nimi NICAM, holenderski Instytut Klasyfikacji Mediów Audiowizualnych, jest jednym z dwóch niezależnych organów, które zarządzają systemem w imieniu PEGI. Do zadań NICAM należy sprawdzenie zgodności gier PEGI 3 i 7 z kryteriami, szkolenie koderów, archiwizacja gier PEGI oraz wydawanie licencji PEGI. Drugi administrator to Rada Ratingowa VSC. VSC Rating Board jest ustawowym organem odpowiedzialnym za klasyfikację wiekową gier wideo w Wielkiej Brytanii. Jako administrator systemu klasyfikacji PEGI sprawdza gry z oceną 12, 16 i 18 pod kątem kryteriów PEGI. Rating PEGI uwzględnia odpowiedniość gry dla danego wieku, a nie poziom trudności. Gra o ratingu PEGI 3 nie zawiera żadnych nieodpowiednich treści, ale może być zbyt trudna do opanowania dla młodszych dzieci. I odwrotnie, istnieją gry PEGI 18, które są bardzo łatwe do opanowania, ale zawierają elementy, które sprawiają, że są nieodpowiednie dla młodszych odbiorców. System PEGI jest stosowany i uznawany w całej Europie i cieszy się entuzjastycznym poparciem Komisji Europejskiej. Uważa się go za model europejskiej harmonizacji w dziedzinie ochrony dzieci. Co oznaczają te etykiety? PEGI 3. Zawartość gier z oznaczeniem PEGI 3 jest uważana za odpowiednią dla wszystkich grup wiekowych. Gra nie powinna zawierać żadnych dźwięków ani obrazów, które mogłyby przestraszyć małe dzieci. Dopuszczalna jest bardzo łagodna forma przemocy w kontekście komicznym lub w otoczeniu zbliżonym do dziecięcego. Nie powinno być słychać żadnego brzydkiego języka. PEGI 7. Do tej kategorii należy zaliczyć gry zawierające sceny lub dźwięki, które mogą przestraszyć młodsze dzieci. W grach z oznaczeniem PEGI 7 dopuszczalne są bardzo łagodne formy przemocy. Przemoc sugerowana, nieszczegółowa lub nierealistyczna. PEGI 12. Gry wideo ukazujące przemoc o nieco bardziej graficznym charakterze wobec postaci fantastycznych lub przemoc nierealistyczną wobec postaci człekopodobnych należą do tej kategorii wiekowej. W
W grach mogą występować aluzje seksualne lub pozowanie na tle seksualnym. Natomiast język w tej kategorii musi być łagodny. PEGI 16. Ta klasyfikacja jest stosowana, gdy obraz przemocy lub aktywności seksualnej osiągnie poziom, który wygląda tak samo jak w prawdziwym życiu. W grach z oznaczeniem PEGI 16 brzydki język może być bardziej ekstremalny. Może też występować używanie tytoniu, alkoholu lub nielegalnych narkotyków. PEGI 18. Klasyfikacja dla dorosłych jest stosowana, gdy poziom przemocy osiąga etap, którym staje się przedstawieniem rażącej przemocy, zabijania bez motywów lub przemocy wobec bezbronnych postaci. Do tej kategorii wiekowej należy również zaliczyć gloryfikację używania nielegalnych narkotyków i symulację hazardu oraz wyraźną aktywność seksualną. Deskryptory treści PEGI. Violence. Gra zawiera obrazy przemocy. W grach oznaczonych symbolem PEGI 7 może to być jedynie przemoc nierealistyczna lub nieszczegółowa. Gry o oznaczeniu PEGI 12 mogą zawierać przemoc w środowisku fantazy lub nierealistyczną przemoc wobec postaci przypominających ludzi. Natomiast gry o oznaczeniu PEGI 16 lub 18 zawierają coraz bardziej realistycznie wyglądającą przemoc. Bad language. Gra zawiera brzydki język. Ten wskaźnik opisowy można znaleźć w grach o oznaczeniu PEGI 12, łagodne przekleństwa, PEGI 16 i PEGI 18, czyli przekleństwa o charakterze seksualnym lub bluźnierstwa. Fear. Ten deskryptor może występować jako strach na grach o ratingu PEGI 7, jeśli zawierają obrazy lub dźwięki, które mogą być przerażające lub straszne dla małych dzieci, lub jako groza na grach o wyższym ratingu, które zawierają umiarkowane lub intensywne i długotrwałe sekwencje grozy lub niepokojące obrazy, niekoniecznie zawierające treści związane z przemocą. Gambling. Gra zawiera elementy, które zachęcają do uprawiania hazardu lub uczą go. Te symulacje hazardu odnoszą się do gier losowych, które są zwykle przeprowadzane w kasynach lub salonach gier. Niektóre starsze tytuły można znaleźć z PEGI 12 lub PEGI 16, ale PEGI zmieniło kryteria tej klasyfikacji w 2020 roku, co sprawiło, że nowe gry z tego rodzaju treścią są zawsze PEGI 18. Seks. Ten deskryptor treści może towarzyszyć klasyfikacji PEGI 12, jeśli gra zawiera sceny seksualne lub insynuacje. Klasyfikacja PEGI 16, jeśli występuje nagość erotyczna lub stosunek seksualny bez widocznych genitaliów. Lub klasyfikacja PEGI 18, jeśli w grze występuje jawna aktywność seksualna. Przedstawienie nagości w kontekście nieseksualnym nie wymagają specjalnej klasyfikacji wiekowej i ten opis nie byłby konieczny. Drugs. Gra zawiera odniesienia do nielegalnych narkotyków, alkoholu lub tytoniu, lub przedstawia ich używanie. Gry z tym deskryptorem zawartości mają zawsze oznaczenie PEGI 16 lub PEGI 18. Discrimination. Gra zawiera przedstawienia stereotypów etnicznych, religijnych, narodowościowych lub innych, które mogą zachęcać do nienawiści. Ta zawartość jest zawsze ograniczona do poziomu PEGI 18 i może naruszać krajowe przepisy karne. In-game purchases. Gra oferuje graczom możliwość zakupu cyfrowych dóbr lub usług za rzeczywistą walutę. Zakupy takie obejmują dodatkową zawartość, dodatkowe poziomy, stroje, przedmioty, niespodzianki, muzyka, ale także ulepszenia, np. wyłączenie reklam, subskrypcje aktualizacji, wirtualne monety i inne formy waluty w grze. Temu opisowi zawartości towarzyszy czasami dodatkowa informacja, jeśli zakupy w grze obejmują przedmioty losowe, takie jak np. lootboxy lub pakiety kart. Płatne przedmioty losowe obejmują wszystkie oferty w grze, w przypadku których gracze nie wiedzą dokładnie, co otrzymują przed zakupem. Można je kupić bezpośrednio za prawdziwe pieniądze i lub wymienić na wirtualną walutę w grze. W zależności od gry przedmioty te mogą być często kosmetyczne lub mogą mieć wartość funkcjonalną. I jak oceniane są gry?
PEGI wykorzystuje jeden zestaw kryteriów do określenia ratingu wiekowego gry wideo, ale posiada dwie różne procedury ratingowe, które są dostosowane do potrzeb różnych modeli biznesowych. Wiele gier na konsole i PC jest nadal wydawanych jako produkt fizyczny i sprzedawanych za pośrednictwem sprzedawców detalicznych. Aby zagwarantować, że na pudełku tych gier zawsze widnieje prawidłowa klasyfikacja wiekowa, niezbędna jest solidna procedura. Przed wydaniem wydawcy wypełniają kwestionariusz dla każdej wersji swojego produktu. W tym formularzu oceny zawartości pyta się o zawartość produktu, zwracając uwagę na ewentualną obecność przemocy, seksu, wulgaryzmów i innych treści audiowizualnych, które można uznać za nieodpowiednie dla wszystkich grup wiekowych. Na podstawie odpowiedzi udzielonych przez wydawcę, system ratingowy PEGI automatycznie określa tymczasową klasyfikację wiekową wraz z deskryptorami treści. Administratorzy PEGI otrzymują zawartość gry od wydawcy i dokładnie sprawdzają tymczasową klasyfikację wiekową. NICAM zajmuje się grami o ratingu 3 i 7, natomiast Rada Ratingowa VSC dokonuje przeglądu ratingów 12, 16 i 18. W zależności od wyników przeglądu administratorzy zatwierdzają lub zmieniają tymczasową klasyfikację, a PEGI udziela wydawcy licencji na wykorzystanie ikony klasyfikacji wiekowej i odpowiednich deskryptorów treści. Wydawca jest teraz upoważniony do umieszczenia odpowiedniego logo klasyfikacji wiekowej i deskryptora lub deskryptorów treści na opakowaniu lub w cyfrowym punkcie sprzedaży zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznakowania PEGI i kodeksem postępowania PEGI. Ta tradycyjna metoda jest zupełnie niepraktyczna w przypadku czysto cyfrowych witryn sklepowych, na których codziennie pojawiają się tysiące nowych produktów. IARC, czyli International Age Rating Coalition, to inicjatywa mająca na celu usprawnienie pozyskiwania ocen treści gier wideo od władz różnych krajów. Wprowadzony w 2013 roku system upraszcza proces uzyskiwania ratingów przez twórców poprzez wykorzystanie kwestionariuszy, które oceniają zawartość produktu. Ten nowy proces zmniejsza koszty twórców gier wideo, gdy starają się oni uzyskać ratingi dla swoich produktów, które są dystrybuowane cyfrowo w internecie. Codziennie na cyfrowych stronach sklepów dla smartfonów, tabletów, komputerów i konsol ukazują się tysiące nowych gier i aplikacji. IARC, koalicja organów ratingowych z Europy, Australii, Brazylii, Ameryki Północnej i Korei Południowej, ma na celu zapewnienie rozwiązania dla tego zglobalizowanego rynku gier cyfrowych. Zamiast administrować własnymi systemami klasyfikacji, sklepy i platformy mogą korzystać z ustalonych standardów, spełniając jednocześnie wymogi klasyfikacji treści, które są prawnie wymagane w niektórych krajach. Twórcy gier nie muszą przechodzić przez wiele procesów, aby uzyskać oceny dla różnych terytoriów i stron internetowych. Konsumenci zaś otrzymują spójny zestaw znanych i zaufanych ocen, które odzwierciedlają ich lokalną, odrębną wrażliwość na treści i stosowność dla wieku. Pod względem metodologicznym IARC został zaprojektowany jako bardziej elastyczna i dostosowana do potrzeb procedura, która może poradzić sobie z dużą liczbą nowych aplikacji i aktualizacji. Wydawca zgłasza grę lub aplikację do sklepu w celu wydania jej w formie cyfrowej. W ramach tej procedury wydawca musi wypełnić kwestionariusz, który stanowi pojedynczy zestaw pytań dotyczących treści i elementów interaktywnych produktu. Kwestionariusz łączy w sobie kryteria klasyfikacyjne uczestniczących komisji ratingowych. Po wypełnieniu kwestionariusza wydawca natychmiast otrzymuje licencję z klasyfikacjami wiekowymi uczestniczących rad ratingowych. Proces klasyfikacji jest bezkosztowny. Gdy tylko gra lub aplikacja zostanie wydana, odpowiednia klasyfikacja wiekowa jest wyświetlana w witrynie sklepu. Administratorzy z rad ratingowych IARC współpracują, aby sprawdzić solidny przekrój wszystkich klasyfikacji. Aby zapewnić prawidłowe stosowanie ratingów wiekowych, stosuje się różne taktyki.
w tym wyszukiwanie słów kluczowych, sprawdzenie najlepszych pobrań, prośby wydawców i konsumentów oraz inne. W przypadku błędu nieprawidłowa klasyfikacja wiekowa może być bardzo szybko zmieniona. Na przestrzeni lat Rada do Spraw Skarg PEGI i Komitet do Spraw Egzekwowania Przepisów zajmowały się wieloma przypadkami, w których klasyfikacja gry lub kryteria określające tę klasyfikację wymagały przeprowadzenia dochodzenia lub bardziej szczegółowego omówienia. Pojawiają się tutaj dwie komisje. Komisja AHCB rozpatruje skargi dotyczące ratingu wiekowego składane przez konsumentów lub wydawców. Natomiast Komitet Wykonawczy nadzoruje przestrzeganie przepisów kodeksu postępowania PEGI. Decyzje podejmowane przez te komitety są automatycznie przekazywane do grupy ekspertów PEGI. Dzięki temu błędy, błędne interpretacje lub niespójności w kryteriach PEGI są korygowane, a ta sama sytuacja nie może wystąpić po raz drugi. Takie podejście z czasem zmniejszyło liczbę przypadków i znacznie poprawiło skuteczność kryteriów PEGI. Najciekawsze przypadki. W 2021 roku Ruined King od Riot Games, PEGI 16 utrzymane. Gra zawierała zabójstwo w stylu egzekucji, które zostało uznane za nieodpowiednie dla PEGI 12. Wydawca Riot Games odwołał się od tej decyzji, uzasadniając to tym, że kontekst, w jakim zabójstwo miało miejsce, czyni je odpowiednim dla młodszych graczy. Komitet AHCB podtrzymał decyzję administratorów PEGI, twierdząc, że kontekst nie jest czynnikiem decydującym o zastosowaniu kryterium klasyfikacji lub przyznaniu ratingu wiekowego. 2020 rok, Stardew Valley. Zmieniono z PEGI 7 na PEGI 12. Kiedy gra została pierwotnie zgłoszona, szczególna część gry pokazująca gry kasynowe, blackjack i automaty do gry, nie została ujawniona i dlatego nie została uwzględniona w pierwotnej ocenie zawartości. W wyniku nowszego przeglądu okazało się, że zawartość ta była obecna w grze, co spowodowało zmianę pierwotnej oceny. 2017 rok, Destiny 2 utrzymano ocenę PEGI 18. Komitet AHCB zgodził się z administratorem PEGI, że ze względu na to, że postać jest skrępowana podczas przemocy, gra spełnia kryteria pytań 1 i 3 kwestionariusza PEGI. Pytanie 1 wyraźnie mówi o torturach fizycznych, natomiast pytanie 3 wyraźnie mówi o przemocy wobec bezbronnych postaci człekopodobnych. Oba pytania mają zastosowanie prawidłowo, co skutkuje klasyfikacją PEGI 18. PEGI zachęca rodziców do prowadzenia z dziećmi stałego dialogu na temat gier, najlepiej poprzez wspólne granie. Rozmowa ta, zwłaszcza z młodszymi dziećmi, stanowi doskonały punkt wyjścia do uzgodnienia pewnych zasad, niezależnie od tego, czy dotyczą one czasu grania, limitu wieku PEGI, interakcji online, ogólnego zachowania czy wydatków w grze. W ten sposób można znacznie ograniczyć potencjalne ryzyko i zapewnić, że rodzice nie będą mieli nic przeciwko temu, by ich dzieci grały w gry jako hobby. PEGI udziela porad dotyczących tego, czy zawartość gry jest odpowiednia dla wieku. Każde dziecko jednak jest inne. Ostatecznie to rodzice powinni decydować, co ich dzieci są w stanie oglądać i czego doświadczać.